Słuchajcie, jestem głodny, ale zapraszam was na świadectwo. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj jest... Kto jest dzisiaj? Dzisiaj mamy wtorek, 24 listopada. I to jest w ogóle godzina... 1:10. I to jest świetny moment, żeby dać jakieś świadectwo o Panu Bogu. I o tym, jak on działa w moim życiu. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć trochę o krucjacie wyzwolenia człowieka. I o tym, jak no, ja przeżywam tą krucjatę i dlaczego w ogóle w nim jestem i o co chodziło, nie? Także ja w krucjacie jestem od 2,5 roku. Wstąpiłem na swojej jedynce. No i to tak na początku było, wiecie, tak modliłem się trochę, nie modliłem się i w sumie to tak mało przykładałem do tego wagę. Ta abstynencja to nie była dla mnie problemem, bo miałem konkretną intencję. Wstąpiłem do krucjaty w intencji ojca, nie? I tego po prostu, żeby on pił mniej. Nie pił jakoś dużo, ale po prostu się nie fajnie zachowywał po alkoholu. Więc no, wstąpiłem na jedynce od razu do członkowskiej. Dlatego, że no, byłem pewien tak jakby tego, że będę chciał działać w tym dziele w przyszłości, że po prostu abstynencja to jest sposób. Zresztą tego chciał Blachnicki dla naszego roku, właśnie żeby każdy z członków był abstynentem. Więc no ja taki, wiecie, jedynkowicz, zachłyśnięty ruchem światło-życie i w ogóle to jest coś nowego. No wstąpiłem właśnie bez większego jakiegoś zastanowienia. Słuchajcie, przechodząc do sedna. Bo ja lubię takie konkretne świadectwa. Na temat, krótkie, żeby się je przyjemnie oglądało, więc słuchajcie, dzisiaj mija 112 dzień, od kiedy ostatnio się masturbowałem, nie? I to jest niesamowite, bo wcześniej trudno mi było wytrzymać chociaż dwa tygodnie. To było nie do wytrzymania. Miesiąc to już w ogóle była góra i chyba raz mi się tak zdarzyło, żeby to wytrzymać. Wiecie, sięgałem chyba po wszystkie rodzaje pornografii i naprawdę na różne sposoby to robiłem, nie chcę się w to zagłębiać. No ale mniej więcej miałem z tym problem od 10-12 roku życia. Nie do końca pamiętam, bo to po prostu jest dla mnie rozmyte i czasami wydaje mi się, że miałem z tym problem od zawsze. Od trójki, od początku trzeciego stopnia rekolekcji Oazy Nowego Życia do dzisiaj, mówię, stan na dzisiaj, czyli wtorek 24 listopada, nie masturbuję się, jestem wolny od tego. Mogę wam pokazać. Pokażę wam nawet, że żeby nie było, że ja tu jakiś kit wciskam. Słuchajcie. Macie. Ci z was, którzy mają z tym problem, na pewno wiedzą, do czego to służy. Nie dokończyłem tej buteleczki. Nie? Tyle tylko powiem. Trzymam na świadectwo właśnie dla takich niewiarków, jak ty tam z tyłu, nie? To nie dowierzasz mi sobie, że o taki sobie pogada i tyle. Chłopie, Bóg działa. Bóg działa też w krucjacie. Nie? Wstąp do tej krucjaty. Chłopie, w sensie, co tracisz? Możesz zrobić same dobro. Ile cię kosztuje ta abstynencja? Chłopie. Dziewczyno. W sensie, serio, nie? Co za problem? Wstępujesz, modlisz się i wyzwalasz ludzi. Nie? Wyzwalasz ich na przykład z takiej onanizacji. Nie z alkoholizmu. Z uzależnienia od papierosów. To też jest w ogóle... O. Patrzcie. Nie? Też się jarało. Też trzymam na świadectwo dla was. Słuchajcie. Nie wiem, czy to widać, ale jest pełen... No prawie pełen tank, tak? Jeszcze zalany. Nie zdążyłem dokończyć, bo mi przerwała trójka. Trzeci stopień rekolekcji. Też. Nie idziesz na rekolekcję? Dlaczego? Kurczę... Człowieku, co ty tracisz? Bóg cuda działa? A ty co? Chodź na rekolekcję. Chodź. Chodź do krucjaty, nie? Fajnie jest, naprawdę. Jest dużo ludzi w krucjacie i są fajni ludzie. Bóg wielkie rzeczy zdziała w moim życiu. Nie, nigdy mu się za to nie odpłacę w jakiś sposób i też nie o to chodzi, żeby mu się odpłacać. Więc tyle. Idę to docinać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy raz świadczę. Tak publicznie. Chwała Panu.